wiecie, scenariusz pisany przez Kamila Burczoka. Ano pierdolony stół! Siemano, witamy was w naszym pierwszym podsumowaniu sportowego tygodnia. Wszystkie informacje, które dzisiaj wam podamy, opowiadają o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, ale nie będziemy specjalnie przestrzegać żadnej kolejności chronologicznej. To ja proponuję zacząć od wypadku naszego mięściarza Tomasza Adamka po pijaku. No tego jeszcze nie można uznać, ale to chyba jest ewidentnie. Tomek Adamek pobije rekord polski. Adamek Tomek rekord polski. Bo jestem dowalem. Dobra. Za zdrowie i ojczyznę. Tomek, 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 Tomek. Co za te? No, no. Tomek, Tomek. Tomek, nie pij już tyle, ty dziś prowadzisz! Chuja, kurwa, a bali! Robimy wyścigi? No dawaj! Wyścigi na parkingu, co ty na to? Ohoho, i drifty! Dobra, dobra! Tomek, Tomek! Tomek, ostatni! 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 Tomek, Tomek, dasz radę! Dasz! Pobij rekord! Fi, fi, pi, pi! Pi, 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 jest. Pi, 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 prawdziwy Polak! Górol, górol! Daj ciebie kluczyk i żona twoi! Chodź, drifty! Tokio Drift! A teraz idziemy podriftować, aha! Nie stawiajmy go w złym świetle, może miał powody, chociaż to żadne wytłumaczenie. Wyszedł za kaucją $1000, według mnie okej. Jak będzie więcej wiadomości na ten temat, to na pewno wam to podamy. Jeszcze wspomnimy. Wspomnimy o... Chcemy wspomnieć o transferze, który zaskoczył warszawską piłkę nożną. Piłkarz Tomasz Brzyski przyszedł z Polonii do Legii Warszawy, wiemy chyba... Kluby, które toczą największą wojnę w polskiej piłce nożnej. Będę obiektywny, chociaż jestem kibicem Legii, tego nie będę ukrywał. Moim zdaniem Brzyski jest bardzo dobrym piłkarzem. Wreszcie Wawrzyniak będzie miał naprawdę dlaczego biegać, tak? Bo będzie musiał z kimś rywalizować na skrzydle. To też się przyczyni na pewno dla reprezentacji. No ale Brzyski, jak dla mnie, jak dla kibica, wiadomo, że Ireneusz, tak? Irek robi czystki w Polonii. To brawo. On kupił, to znaczy wziął ten klub teraz tak tylko, żeby na nim zarobić. To dla mnie teraz KSP to była dla niego taką skarbonką. No a patrząc jak dla kibica, tak, kibica Legii wobec Tomka, no depnął w niezłe G, bo jak się skończy protest, to ja go nie przywitam z otwartymi ręcoma, rękami. Myślę, że nikt go nie przywita. Tak, no jednak... Okej, urodził się na Śląsku, tak, nie ma żadnych tam niby powiązań, no ale jednak zostaje ta historia, że grał właśnie w Polonii. Może odkupi to sobie dobrą grą i na to liczymy. No, dokładnie. Następna informacja jest o Mundialu w Hiszpanii. Bardzo dużo pisaliście nam o tym, żeby wspomnieć o Szczypiorniaku i właśnie teraz to zrobimy. Dlaczego Szczypiorniak? Może, że rękami się te... Szczypiory wyrywało. Możliwe. Nie, pamiętam, ale... To może. Jak wygląda Szczypiorka? No tak, jest. A on ma, ma główkę jakąś? Chyba tak. Pewnie, że druga ma część cebuli. Szczypior też druga część cebuli. Dziękujemy naszemu operatorowi, który z dziedziny biologii zawsze. Okej, to szczypiorem się rzucali, cebulą. Który biologiczną wiedzą nie grzeszy. Polska, Arabia, 28-14, łatwy mecz naszej reprezentacji. Jaszka, MVP, 3 brameczki, no. Trochę szkoda, że tyle kontuzji, mimo tego, że nasz niemiecki selekcjoner dał pograć rezerwowym. Teraz czas na trochę wiadomości z walecznego świata sportu. Piotr Strus na konfrontacji sztuk walki 21 pokazał klasę, według mnie. Świetnie zawalczył z Krzysztofem Kułakiem. Nawet nie spodziewałem się, sam byłem za modelem, ale to co pokazał Piotrek, wielki szacunek dla niego, bo może z niego być naprawdę dobry fighter.
i potwierdzi to, że wystąpi na 22 konfrontacji. No a teraz powróćmy trochę do piłki. Transfer Razaka Traore, przepraszam, do Gaziantepu. No w mojej perspektywie nie wygląda to za ciekawie, bo jednak moim zdaniem z Polski łatwiej jest się... On mówi, że on ma aspiracje do zachodnich klubów, on tego nie ukrywa. To moim zdaniem łatwiej się wybić z Polski w dzisiejszych czasach, nawet chociaż jest to słabsza liga, niż z czwartego zespołu ligi tureckiej. No bo jednak oglądałem te mecze, tak jak grali z Legią, nawet byłem właśnie tutaj w Warszawie na tym meczu, to no nie grzeszą grą, chociaż też Legia wtedy strasznie defensywnie. To już inny temat, nieważne. No, Traore jest piłkarzem z potencjałem niesamowitym, 9 bramek w rundzie jesiennej. No myślę, że mógł wybrać lepiej niż Gaziantep. Teraz wiadomość, która najbardziej nami i myślę, że nie tylko nami wstrząsnęła, to przyznanie się Lance Armstronga w programie Oprah Winfrey, że stosował doping podczas tych wszystkich, m.in. Tour de France, 7 triumfów. Jak tu wcześniej gadaliśmy, to właśnie ciekawiło nas, czemu właśnie po tym 7 triumfie dopiero to wykryto, a teraz ta sprawa stała się tak głośna. Właśnie, to jest niesamowite, że wcześniej nie dało się tego wykryć, ani nic w tych rzeczach nie robili. Ja nie sądzę, żeby to od... raczej się nie zmienił tak bardzo ten system albo i maszyny, które to sprawdzały. Moim zdaniem to chodziło bardziej o postawienie ludzi, kogoś, bo chyba nie ukrywa się to w wiedzy publicznej, może nie tak głośno się mówi, że jest... Kolarze to są ludzie, którzy najbardziej biorą doping, tak? Największy procent kolarzy bierze doping. Na pewno. Niż inni sportowcy, tak? Później lekkoatleci. Okej, nie wspominajmy o tym. No szacunek dla Lance, że przyznam się do tego, ale to był chyba kiepski krok, bo no teraz będzie przez wszystkich szkanowany. Dokładnie. Można tu wspomnieć też o Bachu. Mariusz Bach, polski wiking. Moja głowa. Zostałem, ale walczę dalej. Ja jestem 12 rund. Panie Mariuszu, jak pan się przygotowywał do pojedynku z Władimirem Kliczką? Z sołami było dobre, ale normalnie we wtorek miałem strachę. Dziękuję. Dziękuję za wywiad. Sam Wach nie przyznaje się do tego, że stosował doping. Mówi, że dostał wypłatę od Kliczki. No i cały jego sztab również na tym zarobił. No. Wach zawalczył dobrze, ale jeśli to jest tylko przez doping, to dziękujemy Mariuszowi i już nie chcemy go oglądać. Jeśli macie jakieś pytania do Mariusza, to śmiało możemy się o coś go zapytać. Mariusz jest dostępny przez nas. Tak, na gadu gadu. Dokładnie. I na NK. Okej, legenda angielskiego coachingu Sven-Göran Eriksson został trenerem w drugiej Bundeslidze. No według mnie to takie średnie postąpienie dla takiej wielkiej legendy, ale jeśli... Mogę coś powiedzieć? Tak. W drugiej lidze czeka go niesamowity pojedynek na ławkach trenerskich, ponieważ przynajmniej dwa razy w roku stoczy pojedynek z Franciszkiem Smudą. Słynny Franc na pewno będzie walczył. Nie odpuści. Będzie fight. Będzie fight. Tak tu jest napisane, tak musi być. Będzie fight. Będzie fight. Będzie fight. Będzie. We wtorek polscy piłkarze ręczni, szczypiorniści, ci, którzy się rzucają cebulami. Szczypiorkami też. Przegrali ze Słowenią jedną bramką. No, kiepski mecz. Po pierwszej połowie, która była, jak sam powiedział, Wigler, bardzo dobra. Dostaliśmy i daliśmy dupy za przeproszenie. Okej, teraz kontynuując. Szczypiorniak, zwycięstwo Polski nad Serbią. Może trochę... Fartowe. Fartowne, bardzo fartowne. No, ale... Graliśmy, w drugiej połowie się odrodziliśmy. To prawda. I graliśmy, bo po pierwszej połowie nie wyglądało to zbyt za ciekawie. Robert rzucił, powiedzmy sobie szczerze, tylko po to, żeby... Rzucić i żeby selekcjoner na niego nie krzyczał, że nawet nie próbował. Teraz możemy wspomnieć i pojawić się na parkietach NBA. Przenosimy się do Los Angeles. Gdzie został rozegrany mecz? Tak, między Miami Lakers. Tak, jest! To by była drużyna! Wygrałem 9 internetów. Wygrałem 9 internetów. Miami Lakers. What the? Tak. Nie no, dobra, na serio Los Angeles Lakers wygrało. Wygrało! Okej, drugi raj. Okej, witamy po przerwie znowu.
Więc tak, Los Angeles Lakers przegrali z Miami Heat 99-90. Przez wielu mecz, był na pewno przez wielu Polaków między innymi oglądany, bo to było chyba najciekawsze starcie. No na pewno w tym w tej rundzie, tak. I LeBron James zagrał najlepszy mecz w tym sezonie, 38 punktów. Ja jako kibic Lakersów muszę się wyżalić, a bardzo, nie podoba mi się to, jak Lakersi teraz grają. Mają największy potencjał w lidze, Howard, Nash, Artest, oczywiście i Kobe. No, pan Bryant się nie popisał. 8 celnych na 25 rzutów. Przy 17 LeBrona, powiedzmy. Celnych na 25 na taką samą liczbę rzutów, no, troszkę daje do życzenia. No, może nie ten wiek, ale moim zdaniem Kobe nawet w takim wieku powinien być, no dla mnie to jest legenda. Dla mnie to jest legenda, która jest ciągle żywa i powinna dobrze grać. I ten zespół powinien się opierać na nim. Tak, on teraz już gra zespołowo bardziej. To mu zbytnio nie wychodzi, ale powinno się właśnie... Mateusz o Lakersach może mówić godzinami, więc ja zrobię sobie teraz herbatę. Tak, i Kobe powinien... To ja chcę kurde kawę. What the? Nie ma wody! Nie! Nie ma wody? No serio? Kamil. Teraz przejdźmy do... How many times? Jerzy. How many times? Kurde, łot Jerzy. Przepraszamy, mamy jakiegoś tutaj niezapowiedzianego gościa. Dobra, ochrona już go wyprowadziła. How many kurwa times, ochrona? Klepią mnie, klepią! Okej, możemy teraz przejść do ostatniej informacji dla Ligi Hiszpańskiej. Nic nie mówiliśmy chyba o Lidze Hiszpańskiej, nic. Więc to może być ciekawa informacja. Josep Guardiola, były trener FC Barcelony, został trenerem Bayernu Monachium. Co o tym się sądzisz, Mateuszu? Drogi Kamilu, sądzę, że jest to świetny trener, ale ciekawe, czy poradzi sobie w zespole, moim zdaniem, trochę niższej klasy niż Barcelona. Cięższa liga, trzeba też powiedzieć. Tak, cięższa liga, więcej przeciwników, więcej meczy, a nie tylko cały sezon się skupia na El Clasico. Dokładnie. Zobaczymy. Nie można nic mówić, dla mnie świetny trener. Człowiek już, legenda. Dopiero co naprawdę niedawno skończył też grać, można tak to powiedzieć, zaczął trenować. No już Guardiola ma tyle sukcesów, że chyba chce sobie dorobić kolejnych, powiedzmy szczerze. O Hiszpanii, Mariusz Wach. Mariusz, co sądzisz o Hiszpanii? Czy to piękny kraj? Serek wiejski, dobry, Rumunia, Morze Czarne, tajga. Mariusz się źle poczuł i nie wiemy co bredzi. Do widzenia. Pozdrawiam moje... Aimun! Ochrona! Ochrona, proszę! Ja zaczynam się bić! Ochrona! Uwaga, loju! Uwaga! What the? To tyle na koniec pierwszego podsumowania tygodnia. Jak się pan czuje? Będę naszym drugim operatorem. To jest dla mnie bardzo duży zaszczyt i bardzo duże zaangażowanie. A czemu nie chcę? Dziękuję za wywiad. Bardzo się cieszę. Żegnamy i siema. Elo! Polska! Pupka!